Dzień dobry, moje drogie koleżance. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lato. Czy tego chcemy, czy nie, lato bowiem zbliża się do nas wielkimi krokami. Mam nadzieję, że ku Waszej radości i uciesze. Tutaj sprawdzamy kwestie ogólnych energii, które zbliżają się w Waszą stronę. Załącznikiem będzie Vimeo. Na Vimeo sprawdzimy miłość i sprawdzimy kwestie finansów. Oczywiście, jeśli w ogólnym rozłożeniu pojawią się sprawy dotyczące miłości lub finansów, to ja również je zinterpretuję. Karty są przygotowane, w tej chwili je przekładam. Zapraszam Was również do tego, abyście zapoznawali się z opisem filmów, dlatego że tam zostawiam dla Was playlisty z filmami przygotowanymi dla Waszego znaku oraz różne informacje, które mogą być Wam przydatne. Okay. I zaczynamy. Medytacja przyniesie odpowiedź. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań. Na spokojnie, swobodnie płynę z prądem życia. Kocham siebie, wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. Słuchajcie, dla mnie to jest takie trochę wyciszenie. Szczerze mówiąc, może być Wam potrzebne, żeby poszukać w sobie odpowiedzi na nurtujące Was kwestie bądź pytania, bardzo ważkie. Może za dużo się działo, może po prostu wokół Was zdarzyły się jakieś takie nerwowości, tak to nazwę, i trzeba się troszeczkę wyciszyć, troszeczkę pomedytować, zadbać o spokój wewnętrzny, bo kochamy siebie. Królowa Buław. Działamy z myślą o sobie, moje drogie panie. Przede wszystkim panie, tak? Królowa Buław bowiem nie traci energii. To jest osoba, która jest skupiona bardzo na swoim, że tak powiem, na swoim celu, na swojej idei. Osoba bardzo przedsiębiorcza. Zobaczcie, później cesarzowa. Kreatywność, inspiracja, doświadczenie, spędzanie czasu też na łonie przyrody, i tak mi się to skojarzyło z tą kartą, na niej są takie piękne muszelki, tu jest zieleń, przyroda i ta medytacja do tego, więc na ile to możliwe w tej pierwszej części lata, bo zapomniałam Was poprosić, żebyście sobie lato podzielili, moi mili, na trzy równe części. Intuicyjnie, tak jak sobie życzycie. I w tej pierwszej części lata, no, jak widać, bardzo ważne będzie dojście do jakichś wniosków, zostawienie za sobą starej struktury, otworzenie się na nowe możliwości prywatne, zawodowe, wszystko to, co niesie ze sobą karta transformacja, co może ze sobą przynieść dobrego, aczkolwiek na ostateczną zmianę może trzeba będzie poczekać. Jeśli to są nowe aspekty zawodowe, które procedujecie, które chcecie rozwijać, będąc w energii cesarzowej, to tutaj na wynik finansowy należy poczekać, lub też inaczej rzecz ujmując, na wypracowanie stabilizacji w tej kwestii dla Was ważnej, przyjdzie troszkę poczekać, przyjdzie wykazać się Wam cierpliwością. I może dlatego warto jest usiąść czasami głęboko, odetchnąć, żeby się nie stresować niepotrzebnie, tylko dać pewnym sprawom rozwijać się w sposób naturalny, dostosować się do rytmu. W przeciągu roku moje myśli są twórcze. Moje drogie koziorożce, twórzcie. Bo to, co tutaj się zadzieje w Waszych głowach, chciałam powiedzieć, w przeciągu roku, moim zdaniem, się zmaterializuje. No i tutaj mamy, oddalam każdą negatywną myśl, która przychodzi mi do głowy. Nikt i nic nie ma nade mną władzy. W mojej głowie słyszę tylko własny głos. Tworzę swoją własną rzeczywistość i wybieram osoby, które się w niej pojawiają. Pięknie. I zobaczymy. Sześć buław. Karta wielkiej witalności, karta zwycięstwa, bycia dumnym z siebie, zadowolonym z siebie, karta osób, które nas doceniają też za jakiś aspekt naszego życia, słońce, pięknie, radość, optymizm, ciepło, objawienie, może jasność w jakiejś sytuacji, może właśnie twórcze myśli prowadzące do no, objawienia, tak, do jakiejś jasności, w sensie jakiś pomysł być może. Siódemka mieczy, trzeba uważać, kochane, kochani. Wokół siebie możecie mieć jakąś nieuczciwość, która notabene Was obciąży, natomiast odwracając sytuację, może być tak, że sprytem uda Wam się uniknąć lub sprytem i wyobraźnią nie dacie się zaskoczyć sytuacji,
która mogłaby być dla Was trudna. To jest coś, co obciąża. Jeśli to ma być na przykład zawodowe, no to w dziesiątce była mamy sytuacja, w której toniemy w zadaniach. Toniemy i po prostu z każdym nowym zadaniem czujemy, że jest nam coraz bardziej ciężko. I karta sprytu przy tym i lawirowania mówi jednoznacznie, że wyjdziesz z tego, tak? Nie dasz wziąć, nie weźmiesz na siebie za dużo, weźmiesz na siebie tylko tyle, ile jesteś w stanie udźwignąć. Natomiast przy tym jest jakaś konieczność troszeczkę wykazania się sprytem, lawirowaniem, tak jak powiedziałam, wyobraźnią i intuicją może, żeby nie dać się właśnie no, czemuś dogonić, czemuś obciążyć za mocno. Super. Ale jeszcze tylko tutaj odkreślę, w przeciągu roku, czyli te wszystkie moim zdaniem historie zawodowe, które tworzycie, te wszystkie sprawy materialne, nad którymi tutaj zaczynacie pracę lub wkładacie dalej swoją energię, żeby to procedować, w przeciągu roku to się rozwiąże, jak dla mnie. Twórzcie dalej, urozmaicajcie swój pomysł, pracujcie nad nim koncepcyjnie, to może mieć znaczenie też. Rozwijajcie się też zawodowo, dla osób, które pracują w stałym miejscu pracy. Tu jest jakby jakiś nowy pomysł na siebie, uważam, który warto rozwijać. Przemyśl to. Okej, jakieś osobiste. Chcę przebaczyć. Osobiste. Przebaczenie wobec siebie i innych uwalnia mnie od brzemienia przeszłości. Przebaczenie to odpowiedź na prawie wszystkie nasze problemy. Przebaczenie to dar, który wręczamy sami sobie. Wybaczam innym, a tym samym wyzwalam swoją duszę. Jest dużo prawdy w tym. Przeszłość, ciężko jest nam czasami zamknąć za sobą, natomiast jakiś ból, jakiś żal, to wszystko, co negatywne nosimy w sobie odnośnie przeszłych sytuacji, przeszłych doświadczeń i rozczarowań, powiedziałabym, no tak naprawdę uderza w nas tu i teraz. Zabiera nam siłę tu i teraz. Warto jest jakby próbować zamknąć ten etap. Wy może będziecie potrzebować czasu, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, żeby jakąś część Waszego życia, co do której czujecie rozczarowanie, raz na zawsze zamknąć. I to jest trzecia część lata. 8 mieczy. Świat. Zamykamy z sukcesem. I królowa monety. Jesteśmy bezpieczni. I to jest Wasza karta tutaj, swoją drogą, bo ponieważ trzy monety to jest Mars w koziorożcu. Ewidentnie, kochani, moim zdaniem jest to osoba, bądź sytuacja, osoba, która z zewnątrz, która spowodowała sytuację, która niechcący, bądź chcący, zależy jakie były intencje, wprowadziła Was w taką trudną emocjonalnie historię, w której może czuliście, że nie macie wyjścia albo nie widzicie wyjścia. Mogła Wam przekazać swoje zdanie na temat jakiejś sytuacji, to zdanie Was zabolało albo skrytykowała na przykład Wasze działania. No w każdym razie jest tutaj jakiś element, który warto odpuścić już od siebie, w sensie wyrzucić sobie z serca, nie przejmować się tym dalej. I macie świat, czyli jakby jeśli naprawdę zastanowicie się, jak do tego, jak to zrobić, tak, jak doprowadzić do tego przebaczenia, do tego załagodzenia sytuacji, no to jest sukces tutaj. To może być też sukces finansowy, tylko że powiem to. Jeśli to miałby być sukces finansowy, to możecie mieć do siebie pretensje w trakcie drogi do tego sukcesu, że pewne działania, które podjęliście, no w trosce o swoje najwyższe dobro, ale jednak nie były do końca klarowne, nie były do końca przejrzyste. I może to sobie też trzeba przebaczyć, kochani, bo to się tak tutaj mi troszkę zarysowało, kierując się dojrzałością własną, czyli no, wytłumaczyć sobie, dlaczego postąpiłem w ten, a nie w inny sposób. Okay. Dlaczego zdecydowałem się na taki, a nie inny krok, na taki, a nie inny gest. Doprecyzuję Wam jeszcze, to jest król kielichów przy tym, czyli ewidentnie osoba, która jest świadoma tego, co czuje, jest świadoma tego, co myśli również. Wysoce dojrzała energia, ale z jakiegoś powodu kwestia zastanowienia się nad tym wszystkim, co się dzieje lub co się wydarzyło w ostatnim czasie w Waszym życiu, kontemplacji, medytacji, takiego trochę wyciszenia i bardziej może filozoficznego podejścia do spraw ma dla Was znaczenie w okresie lata.
Okej, okay, to też jest taki okres, gdzie wiele spraw będzie przecież spawalniać, zaczną się urlopy i to może też sprzyjać. Tu jest dużo też świeżego powietrza i natury na tych kartach u Was się pokazało, więc uznałam również, że spędzanie czasu w ten sposób może wyzwalać w Was jakąś chęć do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć, żeby pewne rzeczy sobie gdzieś tam obmyśleć, nie wiem jak to jeszcze powiedzieć, tak? Żeby coś rozłożyć na czynniki pierwsze, jeśli trzeba próbować zrozumieć i później jakby wyciągnąć z tego wnioski. Tak czy owak, zawodowo, kochani, kreujcie, bo niewątpliwie karta kończy się, no albo jeśli rozwijacie się sami, pracujecie nad rozwojem własnym, to tutaj z końcem lata zostajecie zaproszeni do jakiegoś zespołu, gdzie możecie współtworzyć coś z innymi. Jeśli nie, no to jest duży sukces zawodowy na pozycji takiego uzyskania, wypracowania stabilizacji, tak? Jeśli chodzi o relacje, jeszcze chciałam powiedzieć, może trzeba w relacji komuś przebaczyć. W związku stałym, jeśli jesteście. Tak bym powiedziała, może sobie, a może tej drugiej osobie, jak to się zrymowało. W każdym bądź razie dużo kontemplacji i jeszcze na spodzie macie czwórkę mieczy, czyli odkrywanie głębszego sensu w życiu ma dla Was znaczenie, drogie koziorożce. Trochę filozoficzne to czytanie, ale na materii również skupione, bardzo jasno mówiące, żeby się rozwijać w tym, co robicie i żeby kreować i żeby tworzyć absolutnie nowe pomysły, wdrażać też, urozmaicać to, co robicie, to też jest sukces później. Natomiast wydaje mi się, że jakiekolwiek historie się tu nie zadzieją, to Wy będziecie być może na to patrzeć trochę z innej perspektywy już. Szukać właśnie głębszego sensu w tym wszystkim, co się dzieje. Czy to jest naprawdę dla mnie, czy to jest zgodne ze mną, czy to jest zgodne z moimi oczekiwaniami. Okay. Mi się wydaje, że też okres kwarantanny i okres ten wirusowy przewartościował nam trochę życie, w jakimś znaczeniu przynajmniej. Wydaje mi się, że wiele osób patrzy już zupełnie inaczej na pewne aspekty. I tak trochę czytam tutaj z tych kart taką konieczność, no konieczność może nie, ale potrzebę. I może jest to filozoficzne i nie tego oczekiwaliście, ale tak się tutaj pokazało. Taką potrzebę po prostu spojrzenia w siebie, spojrzenia w to, co wszystko, co mnie otacza i poszukania głębszego sensu w tym, co dalej chcę robić ze swoim życiem. Łącznie ze sprawami zawodowymi, które jasno się tutaj pokazały jako potencjał, które mają potencjał do rozwoju i są bardzo kompatybilne z Waszym procesem twórczym. Wszystkiego dobrego, moje drogie koziorożce. Uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.